Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rozpoczęły się szóste już akademickie dni integracji. W konferencji naukowej poświęconej zwiększaniu dostępności i równych szans wobec osób z niepełnosprawnościami biorą udział uczelnie nie tylko z Wrocławia. Wydarzenie akademickich dni integracji to szansa na szeroką dyskusję o niepełnosprawnościach i pracy na rzecz zwiększania dostępności dla osób nimi dotkniętych. Akademia Wychowania Fizycznego imienia polskich olimpijczyków we Wrocławiu gościła nie tylko wrocławskie uczelnie, ale także delegacje z Opola i Szczecina. Akademia Wychowania Fizycznego, przypominam, to obszar obejmujący kulturę fizyczną, a kultura fizyczna to jest aktywność ruchowa, więc jeśli mecenasem, a jednocześnie ambasadorem działań związanych z tym, żeby tym właśnie osobom z niepełnosprawnościami pomagać, to nie może być kto inny jak uczelnia o tak wyjątkowej specyfice i dążeniu do tego, żeby otwartość na współpracę, na edukację, na jednocześnie te działania integrujące te środowiska, wszystkie środowiska były szerzone, były źródłem edukacji w naszym środowisku. Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości, współorganizator wydarzenia, zajmuje się pomocą kandydatom, studentom i absolwentom uczelni wyższych z niepełnosprawnościami. Wsparcie realizowane jest w zakresie rekrutacji i procesie nauczania i ostatecznie w znalezieniu pracy już po studiach. Stowarzyszenie stworzyło Radę Ekspertów i to Rada Ekspertów razem ze stowarzyszeniem jest właśnie organizatorem tych dni. Organizujemy je po to, aby przede wszystkim, tak jak mówi nazwa, integrować tą społeczność akademicką, ale również po to, aby powymieniać się doświadczeniem i wiedzą na temat dostępności. Uczelnie z różnych miast, z całego kraju już coś robią w tej dostępności, mają jakieś rozwiązania i pomysły i takie spotkania jak dzisiaj pozwalają wymienić się tą wiedzą. Dyskusja na temat niepełnosprawności nie może odbywać się oczywiście bez udziału osób, które bezpośrednio dotyczy. W wydarzeniu brali udział prelegenci nie tylko z ograniczeniami ruchowymi, ale także sensorycznymi. Ja ciągle przypominam, że niepełnosprawni to my wszyscy. Każdy. To jest zwykła cecha każdego człowieka. Doświadcza w życiu różnych ograniczeń, zwłaszcza z wiekiem. Nie tylko wypadki, nie tylko choroby, ale zwyczajnie wiek powoduje, że słabiej chodzimy, słabiej słyszymy, słabiej widzimy, aż po kres życia. I dlatego podkreślam, jak to jest ważne, że nie chodzi o kilkanaście procent. Chodzi o nas wszystkich. Sławomir Piechota podkreśla, że w kontekście ułatwień dostępności nie należy myśleć jedynie o osobach niewidzących czy poruszających się na wózku, ale także o osobach starszych. W wielu budynkach instytucji publicznych, jak na przykład lokale wyborcze czy szpitale, dalej brakuje wielu ułatwień dla osób, które mają na przykład trudności w poruszaniu się. W tych młodych pokładam ogromną nadzieję i widzę, że ten proces oczywiście postępuje, ale też moje doświadczenie mocno mnie uczula i przestrzega, że to się samo nie stanie. Muszą być liderzy zmiany, muszą być ludzie, którzy dla tej zmiany pracują, ale to muszą robić ludzie, którzy tak jak tu o tym rozmawiają, mają tego świadomość, mają przekonanie i mają rozeznanie. Wydarzenie potrwa do 25 kwietnia. Piotr Kaźmierczak, Echo 24.